Jesteśmy w Zalesiu, przy Gminnym Ośrodku Kultury, na drugim już festynie rodzinnym, który rozpoczyna wakacje. Atrakcje mamy wszystkie darmowe, wakacje muszą się rozpocząć pełną parą, także mamy dmuchańce, tak jak widać z tyłu za mną, do bólu dla dzieciaków od 14 do 19. Mamy animatorów, którzy rewelacyjnie bawią dzieci. Właśnie widzimy w para po prostu krzepi dzieci. Za chwilę rozpalimy grill, będą się piekły kiełbaski, zaraz będziemy wydawać lody dzieciom wszystkim, także atrakcji co niemiara, myślę. Organizatorem jest oczywiście Urząd Gmina Zalesie, Gmina Ośrodek Kultury w Zalesiu, we współpracy niezmiernie ważnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Zalesiu. Przy dzisiejszej temperaturze, a mamy ją rewelacyjną, armatki wodne, kurtyna wodna spełnia swoją rolę. Nieznajomych twarzy to tak jest 80%. Także myślę, że nie tylko z terenu gminy, ale i spoza jest bardzo dużo uczestników imprezy. Nieobecności naszego naczelnika Mateusza Antoniuka pełnię tutaj pieczę nad naszym piknikiem rodzinnym, który współorganizujemy razem z Domem Kultury. Jak wiadomo, nasza współpraca jest bardzo owocna. Często, gęsto robimy wiele imprez, współpracując zresztą. Budynek naszej remizy, przy którym się znajdujemy, jest też elementem Domu Kultury. Więc jakby nie patrzeć, razem nasza współpraca jest owocna. A dzisiaj tutaj na pikniku przede wszystkim można obejrzeć nasze wozy, mimo iż co prawda już niektóre są wiekowe, ale cały czas stanowią nie lada atrakcje dla najmłodszych, których jak widać tutaj jest naprawdę bardzo sporo, bardzo chętnie korzystają z atrakcji przygotowanych tutaj dla nich. Oprócz tego najmłodsi mogą sobie polać wodę, pobawić się hydronetkami, wężami pozbijać pachołki. No i przede wszystkim w tak upalny dzień rozstawiliśmy kurtynę wodną, przy której też można się ochłodzić. Jak widać, atrakcje się podobają, więc no, staramy się z roku na rok jak najlepiej spisać, jak najwięcej pokazać. No i cóż, może później z tych maluszków trafią się przyszli strażacy, którzy dołączą czy do naszej jednostki, czy do jednostek tutaj sąsiednich, albo może i dalszych, zależy skąd przyjechali. Jeżeli chodzi jeszcze o pozostałe atrakcje, to za chwilę tutaj rozpalimy grilla, będziemy też serwować kiełbaski dla przybyłych gości, a później jest jeszcze planowane piana party, które myślę, że na pewno też przyciągnie wiele, wiele, wiele osób, ponieważ to w sumie też jest nie lada atrakcja tutaj u nas. I tak jak widać, no myślę, że każdemu się podoba.